No cześć, witam was bardzo serdecznie. Prawdopodobnie w nowej serii z gry Trials Fusion. Zaraz wam opowiem dokładnie co i jak, ale najpierw sobie ogarniemy tą grę, bo w sumie nie klikałem tutaj nic, po prostu byłem tylko w menu i ustawiłem dźwięk, żeby jako tako był dobry. Jakieś mamy wiadomości chyba. A pieprzyć wiadomości, ja chcę na razie sobie ogarnąć. Karierę mamy, ale ja wiem, że w garażu, bo ja sobie odblokowałem 10 tysięcy do garażu, a nie wiem, gdzie się garaż. Dobra, walić garaż. Karierę może musimy zacząć, żeby garaż odblokować. A, czyli tutaj zaczynamy, okej, okay. A tutaj są już takie hardkorowe chyba trasy. Dobra. Czekaj, tutaj bikes. Tutaj to może będzie, nie? Garaż. O tak, mam 10 tysięcy tutaj. Buggy. Roach. Dobra, i tak to są wyższe poziomy. Ale jakiś garaż bym tu chciał zobaczyć, ogarnąć. Dobra, zacznijmy tą karierę może. Kariery. Dobra. Training program 1. Zaczynamy. Mamy ogólnie, myślę, że wiecie o co chodzi w tej grze. A jeśli nie wiecie, to jest to takie jakby niby gra 2D, niby 3D. Naprawdę 3D, tylko my w widoku 2D. My w 2D gramy. Nie możemy się poruszać w boki, tylko po prostu. Tylko po prostu. Gaz mamy tutaj. Good job! Ja wiem, brake jest na innym pedale, znaczy innym klawiszu, kurde. Się nauczyłem do kierownicy i widzicie, już zamiast klawisze to pedały mówię. No. Ale ja wiem, spoko, ja grałem w to Trials Evolution Gold Edition chyba. Tak mi się wydaje. O, coś sobie podskoczymy nawet, o, patrzcie jak fajnie. O, buggy unlocked, fajnie, no to sobie w końcu nasz pierwszy motocykl kupimy. Results, zaraz sobie zobaczymy. Racing license. O, levelujemy. No tutaj widzę, że jeszcze mamy player versus player i track central. Track central to chyba są mapy tworzone przez graczy. Turbine Terror, to może być ciekawe. Wiesz co, ale dajcie mi jeszcze chwilę, zaraz wracamy. Okej, wracamy. Tylko trochę zmniejszyłem ustawień graficznych Ultra na Very High, bo widziałem, że raz przycięło do 20 FPS-ów. Żeby takich ścinek nie było, dałem na Very High. Co prawda grafika jest prawie niezmieniona, ale myślę, że FPS-ów trochę odzyskamy. Dobra, weszłem sobie już do garażu. Customize jest pod Enter. Color. Body kit. Co tutaj możemy zrobić? Aha, możemy sobie... W sumie wiecie co, różowy, ale bardzo ładnie wygląda. A, to jest za te żołędzie, kurde. Nie wiem o co chodzi z tymi żołędziami, no ale dobra, walić to. Jak to kosztuje bardzo dużo, to nie będę tego brać. Zobacz jeszcze... Aj, nie chcę. Cholera, coś pomalowałem. Albo nie pomalowałem. Bug. Jeszcze się tu muszę... Wheels. Możemy sobie koła zmienić. Ale co za te pieprzone orzechy? Po cholerę mi te srebrne. Coinsy. Jak ja nie mogę, kurde, sobie zmienić nawet kół za to. Co to ma być? Kolor. Może kolor przynajmniej zmienimy. A, to już bezpłatne jest. Okej, to sobie może zmienimy. Nie wiem. Nie wiem, czego teraz zmieniam kolor. Wheels. A no patrzcie. Jakie sobie, może damy sobie takie futurystyczne niebieskie? Takie, o tak. To jest fajny kolor, ale no dobra, nie będę go wybierać. Takie sobie ustalimy, select. Okej, fairings. Od czego to kolor jest? Aha, to wiecie co, ustalimy sobie taki, o.
Świetny jest, nie wiem dlaczego, ale idealnie pasuje do tego. Okej. Do tego motocykla to idealnie pasuje. Dobra, nie, ja chcę już wyjść. Może będę tymi klawiszami, to mi to lepiej wyjdzie. Czyli nie możemy jakby zwiększać osiągów poprzez kustomizację, tylko niestety zmieniamy wizualny wygląd ogólnie naszych. Nie rozumiem, o co z tymi liścikami jeszcze chodzi. Ja to muszę ogarnąć wszystko. Kariera 1%, jak widzicie, mamy ukończone. Idziemy sobie do następnego. Turbine Terror. O, to są na razie easy, ale zobaczycie, co będzie potem, nie? Ogólnie grę kupiłem w Biedronce. Kolega mi podesłał, że gry będą w Biedronce. No to sobie zobacz... Kurwa, zagadałem. To sobie zobaczyłem, jakie gry będą, nie? No i tam ogólnie ta gra, co chciałem. No dobra, fajnie. Przerzuciłeś się, jak cię restartnąć? Aha, R, dobra. Teraz muszę balansować trochę, bo zapomniałem o tym. I sobie patrzę, jest Trials Fusion. O, no to muszę to kupić, muszę to znaleźć. I była go... Wow, jakie zajebiste. A kurde, chciałem zrobić tego flipa, ale... Dobra, pieprzy to na razie, muszę sobie wcześniej... Jak to się wszystko rozpierdziela. Zarąbiście. Ziomuś, ty se kolana połamiesz. Jak to się rozpierdziela wszystko. Świetne to jest. Grafika jest cudowna, też wam powiem. Ło, to słońce razi. No nieźle, nieźle. Dajemy, kurde, jakiś rekord. Yeah. You won the gold medal. Medal. O, jeszcze nas turbina załatwiła, no nie. O nie. Jeszcze nas pieprzyła turbina. Yeah. O, mamy level drugi. Jest, 2000, ale po gówno mi taka zegi, nie mogę wydać na nic. Kurde, ile tych tras jest jeszcze, nie? Dobra, wale to na razie, potem sobie to rozkminię. A na razie to sobie jedziemy z trasami, może całe to nawet zrobimy. Byłoby mega. Waterworks. Plumber's Paradise. Okej, zobaczymy, co tutaj nas spotka. Pewnie się będzie wszystko walić jak wszędzie. O, słyszycie, syreny wyją, to pewnie coś się rozpierdzieli zaraz. O, no nie mówiłem. Oj, tutaj był lag lepki, ale dobra już. Wszystko jest okej, to przez te wybuchy. Te eksplozje, te woda. Lataj, bo cię woda zaleje. A, i mnie zwolniło tutaj, czekajcie, to sobie trochę... No tu się wszystko wali, ale nie, ja sobie tutaj trochę podjadę, żeby zwiększyć prędkość. Spoko. Szybciej i nie do tyłu. Kurde, co ci się znowu stało? Dobra. Ej, bez jaja, ja całe to resetnąłem. Gdzie się od checkpointu? Muszę znaleźć klawisz, gdzie się od checkpointu resetuje. Bo tak to nie będzie, że ja będę całe to resetować. Dobra, to jeszcze raz to, no. Niech będzie. Jak nie umiem resetować, to niech będzie, kurde. Czekajcie, nie ma tu nic napisane. No fajnie, nawet nie mogę zobaczyć. Keyboard jest, dobra. Retry. Chyba na backspace, nie? Tak mi się wydaje. Tak, dobra. Yeah. Ogarnąłem to. A, nie przechylaj się, kurde. Okej. Okay. Muszę uważać, żeby R nie wciskać. Nie, ja naprawdę się muszę nauczyć do sterowania, bo to tak jakby z opóźnieniem reaguje trochę. To sterowanie. Ja nie umiem się do tego przyzwyczaić. Znowu jakiś lag, czyli zaraz coś się rozpierniczy, poważnie. A nie. Jest. O, teraz już brązowy. Nie dziwię się.
Aha, bo to chyba, że od tych checkpointów jechaliśmy, to dlatego mi się wydaje. Okej, dobra. Trudno, brązowe medale to też medale. Po gówno mi ten hajs, jak ja go wydać nie mogę. Okej. Obserwatory. Ja sobie to może potem jeszcze raz przejadę na Golda pójdę. Obserwatory. Tutaj mam jakieś challenge, jak widzicie. Nie pytajcie. Cię drze ten nasz. Kurde, z czego ty się śmiejesz, jak tu wypadek miałeś? No. To moja wina, kurde. Bo jeszcze nie umiem sterować tym. Tak z opóźnieniem działa, ja wam to mówię normalnie, tak z opóźnieniem. O, co jest? Ja nie mogę. Teraz to nie ogarnąłem trochę, co ja mam tu zrobić. Tak, wiem, mogłem flipa teraz zrobić, ale nie pomyślałem o tym, szczerze. A tutaj nie robię flipa. O kurde, myślałem, że w to przywalę. Na szczęście nie. Aha. A myślę, że będzie jeb jeszcze jakieś, ale nie. Nie było. Karier. Widzę, że tutaj się zbierają te medale. Tu się zbierają i coś zaraz mi odblokują, jak je zbiorę wszystkie. Dirt Derby. Dobra, jedziemy z trasami. No. Ludzie pisali, że gra jest krótka. Zobaczymy. Jak na razie to jest świetnie, po prostu. I ginę. Wiem, ginę. Naszym pink rowerem, znaczy kurde, tym motorem różowym jedzimy. A on, to jest bardzo ładny kolor. O, widzicie, czasami tak w bok przejedzie, o jak teraz. To jest mega. Fajne to jest, o. Jedziesz. A ten motor jest chyba jeszcze słaby. Potem nam się pewnie odblokują lepsze, mocniejsze, szybsze, z większą mocą. Jak widzicie, u mnie nie tylko symulatory, u mnie gry, które mnie interesują, które lubię. No. No trzeba jakiś odłam od tego symulatora farmy. O, i gold medal, nie? Yeah. Udało się. To było akurat proste. To chyba te gold medale dlatego, że żadnego jakiegoś cofania się do checkpointów nie było. 2000 hajsu. Cliffhanger. Ładny loading screen, muszę powiedzieć. O kurde, nie spodziewałem się tego. Że mi się ta tak zapadnie ta. Podłoga rozsunęła się i spadłem. Jedziemy. No jak będę się dużo razy zabijał, to oczywiście to utnę, ale to jeszcze nie. To jeszcze nie na tych poziomach trudności. Spokojnie. Na razie chyba nic nie będę musiał ucinać. O, cudowne te widoczki. Fajnie się gra dla tych widoczków. No i ładnie FPS-y się trzymają. Dobra, backspace. Już będę mieć chyba srebrny medal, tak mi się wydaje. Bo raz cofnąłem. Zobaczymy, zobaczymy. Żebym drugi raz nie cofnął, bo chcę to sprawdzić. O! A nie, myślę, że to już koniec. To w sumie taka ściana była. Okej. Yeah. New event unlocked. Co to jest? Arctic Open. Nie wiem, co to jest. Dalej nie wiem. O, widzicie, teraz mam srebrny. To od ilości wczytania tych checkpointów. 9. O, 10 medali i coś nam się odblokowało. Co
Co nam się odblokowało? A drugi poziom kariery? O co w tym chodzi? Nie wiem. Kupiłbym coś, no ale jak widzicie, no... No nie wiem, co mogę kupować. Dobra, w następnym odcinku wam powiem, bo pewnie się już dowiem, obym się dowiedział. A to już chyba ostatni. Czyli także koniec będzie po tym. Bo zrobię to tak... Tak po tych epizodach jakby. Będzie odcinek. A tu mamy distans, w ogóle nie zauważyłem distans. Że jest. On był wcześniej? Czy nie było go? Może jestem ślepy? Widzicie, jedno przechylenie i on już leży na plecach. Smutne. O, tutaj jakaś beczka spadła, w ogóle coś rozpieprzyłam. A tu w ogóle nie ma checkpointów. O, to jest taki hardcore, wiecie. Kurde, ej, no naciskam coś chyba. Czekajcie, retry, to sobie jeszcze pobijemy ten rekord. No, bo to są te rekordy, nie? Ej, tutaj chyba nie idzie na boki się, czekajcie. To się nie idzie odchylać, mi się wydaje. No, nie idzie. To dlatego to jest takie hardkorowe, a myślę, że coś tu nie działa. To muszę tak na speedzie, żeby uważać, wiecie. I tutaj trochę przyspieszyć. Uwaga, uwaga, bo się zabije, kurde. O, zaraz będzie rekordzik. O, już. No już jest rekordzik nowy, chyba. Dobra, jest rekord. Result. A, 200 metrów. Spróbujemy? Dobra, to spróbujemy. Wheels, shuriken odblokowałem wheels. Ej, to sobie założymy. Gdzie ty jesteś? Bikes. W tłupie mam notyfikację. Ja sobie teraz muszę koło ulepszyć. Shuriken, shuriken. O. O, i za takie fajne hajsy, okej. A to dopiero się odblokuje. Ale fajne koła. A to? To też? A, tam też jest, dobra. Ach, dobra, wracamy. Wracamy i pobijamy rekord. Pobijamy rekord. O, widzicie, już tu mam Arctic Open. Balancing Act. Widzicie, tam pisze nawet, że bez odchylania się, no. 200 metrów muszę przejechać. 200 metrów. To jest bardzo daleko. Bardzo daleko. To jest mega trudne. Muszę tak spokojnie brać, żeby, wiecie, on mi się nie odchylał. Kurde, no, tutaj zawsze mi się wypierdzieli. Retry. A, dobra. Dobra. Fajne są te shurikeny, tak wibrują sobie. Znaczy, kręcą się shurikeny w kołach. Ale tutaj sobie spokojnie i teraz nadepniemy gazu, żeby on tak wyskoczył. No cholerna głowa jego! A mnie to denerwuje. Nie wiem, co ja tam mam zrobić. Czy przyspieszyć, czy spowolnić, czy w ogóle tak na maksa. Ach, no już by się teraz odchylił, nie? Musiałem, kurde, resetnąć. Muzyka niezła. No dobra, i sobie tutaj teraz zwolnimy. Niech on sobie tutaj powolutku zjedzie. O! Ja tutaj też spokojnie.
Yeah, 200 metrów. Dobra, teraz to sobie możesz już się wyglebić. Nice. Dobra, mamy gotowe. Jest świetnie. No i o to mi chodziło. Trzeba było się tylko trochę skupić. Yeah, mamy 13 medali, 500 expa. No i jest nieźle, no. Continue. I teraz jak zobaczymy na karierę. No to ja sobie tu pozdobywam te złote, żeby to było całe pięknie zapełnione. A ja się z wami teraz żegnam i do następnego odcinka. Piszcie, co sądzicie. Na razie.